Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Naszym gościem jest pisarka, reportażystka, poetka Agata Tuszyńska. Wielkie brawa. Rozmowę z naszym gościem poprowadzi dziennikarka Agata Rokicka. Udanego wieczoru. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Szczecinie i chciałabym, żeby nasza rozmowa zaczęła się od tej książki Bagaż osobisty po marcu, ale żebyśmy też porozmawiały o innych Pani książkach, o biografiach. I tak, jeśli mowa o tej książce, to chciałabym taką scenę przedstawić. Scenę opisywaną w tej książce przez jedną z bohaterek. Otóż dziewczynka wraca ze szkoły do domu, zadowolona, szczęśliwa. Mama pyta, co się stało. Będziemy mieć przedstawienie w szkole. Będziemy grali Wesele Wyspiańskiego. A z czego się cieszysz? Dostałam rolę. Jaką? Racheli. Na co matka mówi, duchy przodków się odezwały, na co dziewczynka. To mieliśmy w rodzinie aktorów. To jest taka bardzo sympatyczna, śmieszna historia, ale przytaczam ją dlatego, że czasami detale w książce są szalenie ważne. One czasami bardzo wiele mówią, opowiadają, są taką częścią za całość. Czy ta historia jest dla Pani wymowna? I może też, która z tych scen opisywanych w książce jest dla Pani szczególnie ważna? Takie dwa pytania. Dobry wieczór Państwu. Bardzo jestem szczęśliwa, że tak wielu z Was zdecydowało się dzisiaj ze mną spotkać. Szczecin jest bardzo daleko od Warszawy. A Warszawa od Szczecina. Ale przywitał mnie piękną tęczą. Warszawa od Szczecina jest bliżej. I bardzo się cieszę, że tu jestem. Ta książka jest dla mnie bardzo ważna i ta scena również jest dla mnie bardzo ważna. Zresztą myślę sobie i tego też uczę studentów, że szczegół jest najważniejszy, że najważniejsza jest scena i szczegół. I tutaj Pani pokazała i scenę, i szczegół. W tej mojej historii, w historii tej książki, która, jak Państwo wiecie, opowiada o marcu 68 roku, ale odpowiada w sposób szczególny. I może spróbuję powiedzieć, skąd ta książka i dlaczego, a potem odwołam się do tejże sceny. Otóż ja zawsze myślałam, kiedy już byłam dorosła, że trzeba napisać o marcu. Myślałam tak, kiedy związałam się z chłopakiem, który jest jednym z bohaterów tej książki, jednym z bohaterów i jedynym, który nie przeżył do 50. rocznicy marca. Henryk Daszkiewicz, mój mąż, już nieżyjący, był bardzo ważną postacią tej grupy przyjaciół, o której piszę. To są chłopcy i dziewczyny z Warszawy, z pewnego bardzo konkretnego środowiska, z kilku ulic Śródmieścia, którzy razem spędzili wczesną młodość i potem młodość i których związało zarówno żydowskie pochodzenie, jak i wygnanie w marcu 68 roku. I kiedy ja związałam się z Henrykiem, pamiętam, że on o marcu mówił stale, a kiedy zachorował, o marcu mówił ze łzami w oczach. Ja wiedziałam wówczas, że ten marzec to jest
trauma, której on się nigdy nie pozbył. Jednocześnie wiedziałam, że ten marzec to jest też część mojej historii. Ale ja w marcu byłam małą dziewczynką, nie bardzo wiedziałam, co się działo. I no właśnie, miały lata i lata i o marcu nie pisałam. I dopiero kiedy Jurek Neftalin, kolega Henryka i kolega tejże paczki z warszawskiego Śródmieścia, przyniósł mi fotografię, 24 fotografie z dworca gdańskiego z 19 maja 69 roku, z dnia jego wyjazdu z Polski. Pomyślałam sobie, że to będzie sposób opowiedzenia o marcu. Czyli biorę te fotografie i próbuję znaleźć wszystkie te postaci, które wówczas były na dworcu. Czyli on, jego rodzina, jego przyjaciele i wszyscy inni, którzy tam byli w 69 roku. Proszę zwrócić uwagę, że minęło już pół wieku od tego dnia, od tego momentu, kiedy dworzec gdański i wyjazd z Polski i jakby wydziedziczenie z ojczyzny miało miejsce. No właśnie, no i zdecydowałam się z nimi wszystkimi rozmawiać i owocem tych rozmów była także rozmowa z dziewczyną, która opowiedziała tę historię. Dla mnie te wszystkie rozmowy były niezwykle ważne i niekiedy były zaskakujące, dlatego że ja nie wszystkich tych ludzi znałam. Bardzo wielu znałam, ponieważ oni z moim Henrykiem byli związani i byli związani przez lata całe po wyjeździe. To jest taka grupa ludzi, która poprzez wspólne dzieciństwo i młodość, a potem przez stygmat, traumę wyjazdu, była ze sobą związana cały czas. I dziś powiedzielibyśmy sobie, że to jest zupełnie naturalne, ponieważ jest Facebook, jest tyle sposobów bardzo szybkiego kontaktu. Natomiast oni byli ze sobą w ścisłym związku, mimo tego, że rozpierzchli się po całym świecie, wtedy, kiedy nie było takich możliwości szybkiego kontaktu, czyli pisali do siebie listy, wiedzieli o sobie wszystko, dzwonili do siebie i sprawiali, że ta grupa ciągle razem żyła. I wracam do tej historii, do tej opowieści. Było kilkoro z moich bohaterów, którzy nie mieli pojęcia o tym, że są Żydami. Tak właśnie jak cytowana przez panią dziewczyna, która myślała, że no Rachela, czyli aktorstwo i to jest jeden z tych takich zabawnych elementów, które tutaj w tej książce również występują i mam nadzieję, że nie jest to książka tylko i wyłącznie potwornie smutna, ponieważ ci ludzie, ci moi bohaterowie zostawili tu w Polsce swoją młodość, a młodość jest radością, młodość jest tańcem, młodość jest pierwszą miłością, młodość jest czymś, co sprawia, że chce się żyć. Fascynacja ciuchami. Mówię o tym nieprzypadkowo, bo też i taki rozdział o modzie się tam znajduje, może za chwilę o tym. Natomiast ja muszę się przyznać, że miałam z tą książką kłopot. To znaczy, chodzi mi o to, że czytałam i tam się pojawia bardzo dużo bohaterów. Ta książka jest w specyficzny sposób skonstruowana wokół problemów i wypowiada się wiele osób, a ja strasznie chciałam sobie to poukładać, to znaczy
żeby nie traktować ich... Ja robiłam wszystko, żeby to rozsypać. Właśnie, żeby to rozsypać. I tak myślałam, że to jest celowe, potem się okazało, że rzeczywiście tak jest. Natomiast na początku byłam zdenerwowana, bo pomyślałam sobie tak, że jeśli to byli młodzi ludzie, którzy czasami właśnie, jak pani powiedziała, dopiero w marcu lub tuż przed marcem, używam tego w sposób symboliczny, dowiedzieli się, że są Żydami, ktoś ich określił, ktoś im kazał się zmierzyć z tym pochodzeniem, ktoś ich, mówiąc brzydko, wrzucił do worka pod tytułem Żydzi, to ja chcę to czytać inaczej. Ja chcę sobie ułożyć te poszczególne historie. Chcę wiedzieć wszystko o Ance, chcę wiedzieć o Jurku, chcę wiedzieć o Henryku i o innych bohaterach. Żeby odwrócić ten proces, żebym sama nie czuła się jako odbiorca, jako ktoś, kto traktuje to jako tylko elementy, przypadki, prawda? Rozumiem pani, co mam na myśli, że we mnie była taka niezgoda, że ja nie umiem sobie tak, jakby mi ktoś kazał opowiedzieć teraz jedną z tych historii, tak? Czy wiedział, że jest Żydem, czy nie? Skąd pochodził? Co się działo z jego rodzicami w czasie wojny? Jak później przebiegała jego młodość, co się działo z nim w marcu 68, dokąd wyjechał, to ja tego nie umiem zrobić. I się buntowałam, a potem stwierdziłam, że to jest celowe. Czy państwo czytaliście tę książkę? Nie. To jest genialny koncept tej książki, polega na tym. Jest pani genialna. Żeby właśnie zrobić to w taki sposób. Ja nie chciałam pokazać 20-50 wywiadów z poszczególnymi postaciami, z ludźmi, którzy byli wtedy na dworcu, których traktujemy jako tkaninę, wątek z tkaniny. Jest Anka, jest Stefan, jest Henryk, jest Adam. Nie, oni byli wspólnie, oni tworzyli środowisko, oni byli razem w tejże Warszawie, na tych ulicach śródmiejskich i razem ich w tym związku pokoleniowym spotkało to, co ich spotkało. I ja dołożyłam wszelkich starań do tego, żeby tę historię właśnie pociąć i opowiedzieć o doświadczeniu grupy, opowiedzieć o tym, skąd oni pochodzili, jakie były ich domy i w jaki sposób to doświadczenie żydowskie zarówno przeszłości ich rodziców, jak i potem ich dorastania i dojrzewania w Warszawie i ta bomba marca 68 roku, w jaki sposób ich dotknęła jako grupy. I teraz rzeczywiście na początku, ja wiem, że tak jest, że te postaci się mylą, że nie wiemy, czy to Anka całowała się ze Stefanem, czy też Adam całował się z Halinką, czy Jagusia była z Henrykiem najpierw, czy potem. Ale to właśnie tak ma być. Chodzi o to, że pokazujemy grupę, pokazujemy młodość, pokazujemy pewne wspólne im obszary życia i takiej towarzyskiej, społecznej aktywności. I potem w miarę lektury tej książki, mam nadzieję, że tak się dzieje, że potem te postaci jakby rosną w miarę czytania i wtedy już widzimy, kim jest Jaga, kim jest Henryk, kim jest Adam, kim jest Stefan, kim jest Jurek. I one wyrastają z tego tygla wspólnego, ponieważ ich losy, tak bardzo wspólne i tak bardzo naznaczone wspólnym doświadczeniem i dramatem tego naznaczenia żydowskiego, wypowiedzenia ojczyzny, potem te losy się rozdzielają, ponieważ oni wędrują po świecie. Jadą do Sztokholmu, do Toronto, do Tel Awiwu, do Paryża. I
ich życia są wtedy zupełnie inne, a jednak ciągle ze sobą związane. Właśnie tęsknotą za Polską, właśnie polskim językiem i marzeniami, tęsknotami, przyszłością. W każdym razie to był absolutnie celowy zabieg. Pani bardzo drobiazgowo pokazuje i to też na mnie robi wrażenie, ten świat, który oni opuścili. To znaczy pokazuje pani, skąd pochodzili ich rodzice, jaką mieli tożsamość, jaką mieli przeszłość. Też pokazuje pani ich młodość, prawda, te pierwsze miłości, przyjaźnie. Tak jak już mówiła pani o nie wiem, fascynacjach, o tym, że się czytało książki, o tym, że byli zafascynowani modą, o tym, że urządzali prywatki i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje pani ich świat. Świat, który właśnie przerwał się w jednym momencie. Gdzie ten związek z tym może się nie przerwał, ta nić nie została przerwana, natomiast ktoś usiłował to zrobić. I nie unika pani w tych rozmowach tematów trudnych, w każdym tego słowa znaczeniu, natomiast ja chciałabym przytoczyć fragment, a ja mam trochę kłopoty ze wzrokiem, stąd takie wydrukowane fragmenty. Jest to wiersz niemieckiego pastora Martina Niemellera, zapisany w 1942 roku w Dachau. Przywołuje go jeden z bohaterów, Adam Ringer. Kiedy naziści, być może państwo znają ten wiersz, kiedy naziści przyszli po komunistów, milczałem, nie byłem komunistą. Kiedy zamknęli socjaldemokratów, milczałem, nie byłem socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po Żydów, milczałem, nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po mnie, nie było już nikogo, kto mógłby zaprotestować. I ów bohater mówi to w takim kontekście, który wykazuje też bardzo duży dystans, refleksję do tego, co się wydarzyło, bo w kolejnym zdaniu mówi: w tym systemie władza zawsze musi mieć jakiegoś wroga. Tylko dopóki ja nim nie byłem, nie widziałam problemu. I tak jak mówię, podejmuje pani też te trudne tematy związane z przeszłością rodziców, czy też tym, kim byli, prawda, że to nie byli zwykli ludzie, że oni jednak należeli do uprzywilejowanych, do elity politycznej tego kraju. Niewątpliwie tak było. Adam Ringer, który ten wiersz cytuje, jest bardzo świadom tego, co się z nimi działo i jak to było. Zresztą nie on jeden. Ja nie ukrywałam. Co prawda ja jakby bohaterów tej książki nie wybierałam, ale kiedy dostałam te fotografie i kiedy spróbowałam poznać życia tych ludzi, którzy właśnie wtedy znaleźli się na dworcu, czyli byli tą paczką związaną z Jurkiem Neftalinem, który wyjeżdżał, z Adamem Ringerem, z Henrykiem Daszkiewiczem, ze Stefanem Ulmanem, z Agnieszką Grudzińską i tak dalej, okazało się, że są to dzieci komunistów, wysoko postawionych w drabinie społecznej lat 40. i 50. i tego nie ukrywamy. Im się powodziło lepiej. Oni mieli dżinsy i mieli płyty długogrające, których inni ich koledzy z gimnazjum nie mieli. Oni mieli poczucie uprzywilejowania.
ale jednocześnie oni się czuli Polakami. To znaczy nie byli katolikami, widzieli swoją różność. Tutaj jest kilka rozdziałów o tym, jak po raz pierwszy zetknęli się z religią katolicką, w jaki sposób święta Bożego Narodzenia na przykład były dla nich zaskoczeniem. Tenże Adam Ringer opowiada, że po raz pierwszy był na Wigilii u swojego sąsiada z góry i tak się stało, że stała choinka, i na której były sztuczne ognie, i w pewnym momencie od tychże ogni choinka się zapaliła i gospodarze zaczęli wiaderkami gasić tę choinkę. On myślał, że na tym polegają święta Bożego Narodzenia. Taka tradycja. Ponieważ no, nigdy przedtem się z nimi nie zetknął. Wigilia i na przykład sianko pod Oprusem, wszyscy moi bohaterowie pamiętają z jednego domu, z domu Agnieszki Grudzińskiej, która była w tej grupie jedyną gojką, jedyną Polką, ale potem okazało się, że ona też tą gojką nie była, ponieważ jej ojciec nie był Daniłowicz, ale Dawidowicz, i ukrywał przed nią swoją żydowską przeszłość czy swoje żydowskie pochodzenie. Więc to wszystko jest bardzo złożone i bardzo skomplikowane. I ta książka, co chyba jest ważne i trzeba o tym powiedzieć, nie rości sobie pretensji do rozwiązania tematu marca 68 roku. To nie jest książka o marcu w ogóle. To nie jest książka o marcu w Katowicach, czy w Gdańsku, czy w Szczecinie, bo o tymże marcu ja niewiele wiem, ale niewątpliwie jest to jakby puls marca tej grupy ludzi, która była mi znana i bliska, z którą mogłam rozmawiać i mogłam to, co oni mi dziś powiedzieli, zapisać. Myślę, że warto powiedzieć również, że to, co oni mówili mi dziś znaczy dwa lata temu, to niekoniecznie byłoby to, co powiedzieliby mi na przykład 20 lat temu. Nie mówię 30 lat temu, albo zaraz po wyjeździe z Polski. Wiem o tym, jak bardzo jest to bolesna rana, czy też bolesna blizna dla nich wszystkich. I kiedy rozmawiałam z Henrykiem, zawsze to odczuwałam. Ale moi bohaterowie właśnie mówią, nasza rozmowa x lat temu byłaby inna niż dzisiaj. I to też jest ciekawe i to też było dla mnie ważne, ponieważ ja myślę, że taką główną bohaterką moich książek jest pamięć. I wiem... Wszystkich, nie tylko tej. Tak, prawda? Właśnie wszystkich książek. I wiem, że ta pamięć się zmienia i staram się opisać te zmiany i staram się jakby przyjrzeć temu, w jaki sposób pamiętamy. I wiem, że to zależy od bardzo wielu czynników. I na przykład, gdy mówimy o tych bohaterach, dla każdego z nich marzec jest jakby zapieczętowany w ich losie inaczej, ale to ma także związek z tym, jak potoczyło się ich życie. Czy to życie po marcu było szczęśliwe, było udane, czy udało im się wedle ich własnego rozumienia spełnić swoje marzenia zawodowe, osobiste, czy stali się tym, kim chcieli się stać. I na ile ten marzec, ta trauma, to wygnanie, to wydziedziczenie z języka i z ojczyzny sprawiło, że to życie się przewróciło do góry nogami, ale było nadal dobre, ważne, czy też kompletnie się nie udało. I ta pamięć marca, jestem tego absolutnie pewna, ponieważ rozmawiałam z kilkudziesięcioma osobami. Ta pamięć marca jest różna w zależności od tego, czy dziś oni się czują spełnieni i syci, zarówno jako
ludzie zarówno w swoim życiu jakby rodzinnym, jak i zawodowym. Czy oni chętnie z Panią rozmawiali? Przyszło mi to też do głowy, jak czytałam o ich rodzicach, jak często ich rodzice nie chcieli w ogóle nic mówić, obarczać swoich dzieci wiadomościami, wspomnieniami z wojny, tego jak przeżyli tę wojnę. I jedna z bohaterek coś takiego mówi, że mama mi nic nie mówiła, dobrze czy źle, ja nie wiem. I ta historia Marca 68 też nie jest do końca u nas opowiedziana, więc jestem ciekawa, jak oni panią przyjęli. Myślę, że z jednej strony to, że nie była pani obojętną osobą, nie była pani osobą z zewnątrz w tym znaczeniu, że jednak był pan Henryk, który jakby w pewnym sensie otwierał te drzwi, to na pewno ułatwiało, ale czy to było tylko ułatwienie, czy też sprawiało jakąś trudność? Jest bardzo wiele płaszczyzn dla tej odpowiedzi. Kiedy mój mąż był bardzo chory i potem umierał, ja czułam się bardzo wzmocniona tym, że jego przyjaciele byli ze mną i byli z nami. Mimo że ta choroba i ta tragedia działa się w Kanadzie, oni wszyscy na wielu miastach Europy i Ameryki byli z nami dzięki temu, że istnieje internet. Czyli ja ich poznałam w przyjaźni i w takim oddaniu wcześniej, niż zaczęłam z nimi długo rozmawiać o marcu i wcześniej, zanim powstała ta książka. I teraz oczywiście, że oni witali mnie tych kilka lat temu, kiedy rozpoznawałam ich, a oni rozpoznawali siebie na fotografiach z dworca, kiedy byli 20-latkami, byli młodzi, byli piękni i byli złamani tym, co się stało. Oni chcieli opowiadać. Ja myślę, że każdy w pewnym momencie chce, żeby jego historia została zapisana. Oni szczególnie, ponieważ są bardzo wierni sobie wzajemnie jako grupie i zależy im, żeby ta historia była zapisana i żyła. Ja zawsze mówię, że niezapisane nie istnieje, wobec czego trzeba zapisywać i ja te ludzkie losy zapisuję. Ale fakt, że byłam jakby, ponieważ byłam żoną Henryka, wdową po Henryku, kiedy z nimi rozmawiałam, miałam jakby takie ważniejsze zaproszenie, czy też możliwość przeprowadzenia tych rozmów. Ale te rozmowy były bardzo trudne dla każdej z tych osób trudne, a jednocześnie dla mnie to było dla mnie to był powrót także do miejsca, gdzie oni wszyscy byli razem i gdzie Henryk także był młody i był żywy i był duszą tego towarzystwa, wobec czego te rozmowy dla mnie miały też taki specjalny walor sięgnięcia do młodości tamtych ludzi, do jego młodości, w której ja nie uczestniczyłam, ponieważ jestem od tego pokolenia sporo młodsza. Czyli to była możliwość wniknięcia w tamten świat, a ponieważ ten świat mnie interesował, tak jak przeszłość mnie interesuje i tak jak uważam, że to jest część naszej wspólnej polskiej historii, tak chciałam się jak najwięcej o tym świecie dowiedzieć. Natomiast jak Państwo wiecie, dla
naszego rozmówcy najważniejsze jest nasze zainteresowanie. Mnie bardzo, bardzo interesowało to, co oni mają mi do przekazania. Wobec czego te rozmowy były niezwykłe, były trudne, ale były ważne. Myślę, że były ważne tak dla mnie, jak i dla nich, może z nieco innego powodu, ale ten ciężar, czy też to wzruszenie, czy też ta możliwość powołania świata, który niedługo w ogóle przestanie istnieć, dlatego że ja ich ciągle traktuję jako młodych ludzi, bo oni na tym dworcu mieli po 20 lat, ale dziś oni mają 70 lat. I dziś oni są o wiele starsi niż ich dzieci, to znaczy ich dzieci są starsze od nich, którzy wyjeżdżali z tego dworca, bo oni są już w większości dziadkami, mają wnuki i z wnukami, z dziećmi i wnukami przyjeżdżają teraz do Polski, żeby im pokazać to miejsce, z którego są. I to było dla mnie niezwykle wzruszające i też takie właściwie dramatyczne również, dlatego że dla mojego Henryka, dla nich wszystkich większości, najważniejsze, co z Polski wywozili, to były książki. To była polska kultura, to był polski język. Oni wyjeżdżali ze skrzyniami pełnymi książek. Natomiast dzisiaj tych polskich książek, które oni mają w swoich bibliotekach pełno w Tel Awiwie, w Montrealu, we Frankfurcie, w Paryżu, w Sztokholmie. Nie ma kto czytać, dlatego że ich dzieci niekiedy mówią, ale już nie czytają. Natomiast wnuki zupełnie nie. I tak jak bardzo ważnym dla mnie tematem tych rozmów byli rodzice. Rodzice, dla których dramat Marca, moim zdaniem, był bardziej bolesny niż dla nich. Tak, tematem są także ich dzieci. Co dla tych dzieci znaczy Polska? Co dla tych dzieci znaczy Warszawa i ulica Mokotowska czy Aleja Róż? Co to dla nich znaczy? I teraz jeszcze chwilę o rodzicach. Ja myślę, że o ich rodzicach należałoby napisać osobną książkę, ponieważ nie wiem, czy Państwo sobie to uświadamiacie, ja sobie to muszę uświadamiać za każdym razem. Wracam do tego. Marzec 68 roku był niecałe 20 lat, trochę więcej niż 20, po wojnie, czyli rodzice, którzy przeżyli koszmar wojny, przeżyli getta niekiedy, przeżyli, uratowali się w Rosji, wrócili tu do tego kraju po to, żeby żyć i ten kraj budować. Mają dzieci. Dzieci, które są dla nich, co oni mówią i powtarzają, najważniejsze na świecie. Dziecko było najważniejsze. Któraś z tych właśnie dziewczyn powiedziała mi, myśmy się tak czuć u siebie w domu dobrze, bo wiedzieliśmy, że w każdym z tych właśnie żydowskich domów dzieci są jakoś szczególnie uprzywilejowane. Dla wszystkich te dzieci były takie ważne. Ja wejdę w słowo, tam jest też taka scena, kiedy bohaterka mówi, chyba bohaterka, że idzie i ona wie, kto jest z tych dorosłych, których spotyka ojciec, jest również Żydem. Wcale nie bohaterka, to był Janek Lec. Przepraszam, no mówiłam, że... To był Janek Lec, który chodził po krakowskim przedmieściu i widywał Stanisława Starego Leca, przyjaciół i kolegów. I sposób, w jaki on był traktowany przez tych, którzy przechodzili, mówił mu, kto stracił dzieci podczas okupacji. Ponieważ stosunek do dzieci był szczególny. Ale co chciałam powiedzieć, to że dla tychże rodziców, którzy po wojnie decydowali się odbudować życie w Polsce, mieć dzieci, fakt, że przyszedł marzec i te dzieci nagle
miały być zagrożone, tym dzieciom coś groziło. Dla nich to było straszne, ponieważ oni wiedzieli, co to znaczyło być napiętnowanym i być przeznaczonym na śmierć. Dlatego te decyzje rodziców, którzy na przykład mówili: ty wyjedź, bo ty się musisz ratować. Główny bohater, ten, który dał mi te wszystkie zdjęcia, Jurek Neftalin, pojechał sam. Jego rodzice uważali, że on ma się ratować. Mój Henryk też pojechał sam. Jego rodzice, ci rodzice byli, mieli wówczas między 50 a 60 lat. Uważali, że oni nie mogą już, nie mają możliwości, nie czują się na siłach rozpoczynania życia na nowo, w innym kraju, w innym miejscu, w innym języku. Ale dzieci, najważniejsze są dzieci. Dzieci muszą się uchować. Dzieci muszą mieć przyszłość. Dzieci przede wszystkim muszą się uczyć i muszą studiować, i muszą być kimś. I ponieważ nie mogą tego robić tu w Polsce, to należy, mimo tego, że to jest największe cierpienie, należy ich wysłać tam, gdzie będą bezpieczni. Jedna z dziewczyn, Halinka, mówi, że jej mama potem jej powiedziała, że czuła się tak, jakby oddawała dziecko podczas okupacji gdzieś jakimś obcym ludziom, podczas kiedy ona musi tu zostać, ale dziecko musi żyć, więc za wszelką cenę ma się ratować. Napisze pani taką książkę? Ja nie wiem, czy mam jeszcze siłę do tych tematów bardzo bolesnych i nie wiem. Nie wiem, wiem, że ta książka musiała powstać, dlatego, że ten los marca 68 roku jest w pewnym sensie moim losem. Nie bezpośrednio, ponieważ ja byłam za mała, żeby podejmować decyzję. A moja mama, która mogła taką decyzję za nas obie podjąć, nie zdecydowała się na to. Ona uważała, że jej miejsce jest w Polsce i przyjęła taką postawę, jak przyjmowali również Polacy żydowskiego pochodzenia, czy też Żydzi, że ją marzec nie dotyczy. Czyli ja nie wiedziałam, co się działo, a ona uważała, że to nie jest, że to nie o nią chodzi. Ale teraz ja wiem i wiem po tym, kiedy ona w końcu mi powiedziała, kiedy skończyłam lat 18 czy też 19, że jest Żydówką, że była w getcie, że była w getcie z mamą, że cała jej rodzina ze strony mamy to jest rodzina żydowska z Łęczycy. Więc ja to potem wiedziałam, napisałam zresztą o tym całą długą rodzinną historię lęku, ale potem myślałam o tym, że ten marzec, gdyby nie przypadek historii, gdyby nie to, że ja byłam za młoda, gdybym miała 10 lat więcej, to stałabym na tym peronie z nimi razem i podjęłabym jakąś decyzję. I myślę sobie, żebym myślałam, to znaczy to jest skomplikowane, wydaje mi się, żebym chciałabym wyjechać. Uważam, że nie byłabym w stanie znieść tego rodzaju wykluczenia, tego rodzaju, że to wszystko, co się działo w marcu, byłoby tak odrażające dla mnie, tak niemożliwe do wytrzymania, że wyjechałabym tak, jak oni wyjeżdżali, tak jak większość z nich. Natomiast potem myślę sobie, że gdyby mama nie chciała wyjeżdżać, to chyba bym jej nie zostawiła, czyli może bym nie wyjechała. I teraz nie wiem, ponieważ moja mama nadal żyje, ma dziś 88 lat, jest chora. To, co się dzieje w Polsce teraz od kilku już lat, bardzo jest dla niej trudne i sprawia, że ona znowu
wraca do getta, że getto jej się przypomina, że ona się znowu czuje tutaj, w tym kraju zagrożona. Czyli pewnie gdyby ona wówczas nie chciała wyjechać, ja bym także nie wyjechała. Gdybym była sama i miała możliwość decydowania, na pewno wyjechałabym tak jak oni wszyscy. Czyli dlatego opowiedzenie tej historii było dla mnie ważne, ponieważ to jest część mojej tożsamości, mimo iż nie bezpośrednio, bezpośrednio tego nie przeżyłam, ale gdybym miała 10 lat więcej, ale mój mąż, z którym byłam bardzo związana, jakby przekazał mi tamtą traumę i uważam, że to jest niezwykle ważny element tożsamości polskich Żydów i to jest niezwykle ważna część polskiej historii, dlatego że ci ludzie, którzy wyjechali, mogliby być tutaj i mogliby zasilać swoim talentem, swoimi dokonaniami, tym wszystkim, co zrobili, a zrobili bardzo wiele. I możecie tutaj Państwo śledzić ich losy w tych wszystkich nowych domach czy ojczyznach, do których wyjechali, i zobaczyć, że oni są tam wybitnymi indywidualnościami. Oni są profesorami, oni są biznesmenami, oni są naukowcami, oni są ludźmi spełnionymi i to wszystko, co dali swoim nowym ojczyznom, mogliby dać tej ojczyźnie, do której od początku przynależą. Czyli ta książka i ta opowieść jest opowieścią także o tym, co Polska straciła przez marzec 1968. Bagaż osobisty po marcu, lektura moim zdaniem obowiązkowa. Bardzo Pani dziękuję za tę książkę. I rozmawiałyśmy o tym, że chętnie porozmawiałybyśmy o innych Pani książkach i chciałabym się zapytać o to, jak przychodzą do Pani bohaterowie. Zacznijmy od tej strony. Jest Pani autorką biografii, między innymi Wiery Gran, oskarżona Wiery Gran. To zresztą nie jest chronologiczne. Najpierw chyba była książka poświęcona Zingerowi, pejzaże pamięci. Długie życie gorszycielki, losy i świat Ireny Krzywickiej, oskarżona Wiera Gran, narzeczona Szulca, to biografia Józefiny Szelińskiej. Więc te biografie. Jestem ciekawa, jak to się dzieje, że bohaterowie przychodzą i upominają się o to, żeby o nich opowiedzieć. Czy tu nie ma zasady? Nie ma i jest. Myślę, że to jest tak, że przeglądam się w cudzych losach. Wybieram bohaterów, którzy w konkretnym momencie mojego życia odpowiadają na pytania, które ja sama sobie zadaję. Czyli to się chyba zaczęło od właśnie Izaaka Bashevisa Singera, ponieważ ja wiedziałam już, że jestem Żydówką, to znaczy wiedziałam, że moja mama jest Żydówką, ale nie potrafiłam o tym mówić i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I przez bardzo wiele lat nie potrafiłam się zmierzyć z tą informacją, z tą rewelacją, z tym światem, który gdzieś był i należał do mnie, ale ja o tym nie wiedziałam. I wtedy wybrałam Izaaka Bashevisa Singera po to, żeby nauczyć się żydowskiego świata, po to, żeby zobaczyć, na czym to polega, na czym polega bycie Żydem. I to był taki dla mnie pierwszy przewodnik po tym świecie. Ja wówczas wyruszyłam po Polsce śladami Izaaka Bashevisa Singera, czyli próbowałam pojechać do wszystkich miejsc, które były związane z jego biografią.
Leoncin, gdzie się urodził, Biłgoraj, Zamość, Tomaszów Lubelski, Radzymin, miejsca związane z jego biografią i z biografią jego bohaterów. I usiłowałam tam znaleźć ślady żydowskie. Jednocześnie pytałam jego samego, czytając jego książki, co to znaczy być Żydem. To znaczy, co to znaczy urodzić się w żydowskiej rodzinie. Co to znaczy mówić w tym języku, modlić się w tym języku. To wszystko nie było mi dane. Wobec czego usiłowałam zrozumieć, na czym to polega. I potem wymyśliłam sobie, że pojadę do Ameryki, pojadę do niego po to, żeby go o to wszystko zapytać i po to, żeby skonfrontować moją niewiedzę i tę moją tożsamość, która była tożsamością ułomną, ponieważ ja nie byłam wychowana ani w religii żydowskiej, ani w żadnej religii. I w ogóle nie wiedziałam, na czym to polega. Wiedziałam, że jestem Polką, wiedziałam, że najważniejsza jest dla mnie polska poezja i to jest moja niezwykle ważna tożsamość. Mam niebieskie oczy, tak jak moja mama chciała, ponieważ ona, dziewczynka z warszawskiego getta, marzyła po wojnie, że urodzi polską dziewczynkę, której nikt nigdy nie powie Żydówo do gazu. Tak się udało. Czyli właściwie mogłam żyć na tych jej aryjskich papierach tak długo, jak chciałam, mimo tego, że ona jednak w pewnym momencie zdecydowała mi się powiedzieć o tym, jaka jest moja przeszłość, jaka jest moja historia. I ja potraktowałam tego Baszewisa Singera jako z jednej strony przewodnika po żydowskim świecie, a z drugiej strony takiego mędrca, do którego chciałam się zwrócić po to, żeby rozwikłać swoją polsko-żydowską, jak sądziłam, niemożliwą do pogodzenia tożsamość. Ale stało się tak, że on zmarł, zanim ja dojechałam do Ameryki. Czyli tak naprawdę nie zdążyłam zadać tych wszystkich pytań, które zadać mu chciałam. I musiałam sobie poradzić inaczej. Z tego powstała książka, oczywiście inna niż ta, która by powstała, gdybym mogła z nim rozmawiać i gdybym mogła mu zawierzyć mój sekret. Ale to był jakiś krok w kierunku rozwiązania owej zagadki, czy też owego węzła żydowskiej tożsamości. Potem napisałam rodzinną historię lęku, która była już taką bezpośrednią opowieścią o mojej rodzinie, polskiej rodzinie i żydowskiej rodzinie i o tym, w jaki sposób te dwa wątki, czy też elementy, czy też światy we mnie istnieją i co to znaczy dla mnie być Polką ze strony ojca, Żydówką ze strony matki, mimo iż to żydostwo było zatajone i niepielęgnowane i zupełnie nieistniejące do pewnego momentu. I kolejni moi bohaterowie odpowiadali mniej więcej na podobne pytania. Irena Krzywicka, z którą spędziłam bardzo wiele czasu, najpierw spisując jej wspomnienia, a potem pisząc jej biografię już po jej śmierci, czyli długie życie gorszycielki, była taką postacią, która także mówiła mi o tym, co to znaczy być polską Żydówką, ale także co to znaczy być kobietą, kobietą ważną w środowisku literackim dwudziestolecia międzywojennego, kobietą spełnioną jako matka, jako kochanka, jako literatka. Czyli to są ciągle różne strony jakby tego samego pytania. Krzywicka była dla mnie ważna także z wielu powodów. Także dlatego, że ona żyła niemalże 100 lat. Urodziła się w 1899 roku na Syberii. Zmarła w Paryżu. I ten los jest rozpięty między... To jest historia XX wieku. I poprzez
opowiedzenie jej losu można się przyjrzeć całemu światu. I myślę, że wszyscy moi bohaterowie charakteryzują się tym, że poprzez ich historię można opowiedzieć o czymś więcej niż tylko o indywidualnym losie. Tak na pewno było z Krzywicką. I podobnie było z Wierą Gran, aczkolwiek Wiera Gran była takim ważnym dla mnie sposobem wejścia do warszawskiego getta, które to getto jest dla mnie niezwykle ważnym miejscem, podobnie jak Warszawa jest niezwykle ważnym miejscem, bo jak Państwo wiecie, Isaac Bashevis Singer mówił, że pisarz powinien mieć adres i dla mnie tym adresem jest Warszawa, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkam. Warszawa, która nie zawsze była dla mnie tak ważna, jak jest ważna teraz. A w Warszawie było getto, w Warszawie był mur warszawskiego getta. I to jest ciągle rzeczywistość, która dla mnie żyje i jest. I ta Wiera Gran, ta postać dała mi możliwość wejścia do warszawskiego getta po raz drugi. Pierwszy raz weszłam tam z moją mamą, dziewczynką małą i jej mamą, moją babką, która była nauczycielką. I to wydawało mi się, że tak powinno być. To było straszne, co się stało, ale bycie nauczycielką w getcie to było zajęcie godne to było możliwe. Natomiast potem nagle usłyszałam, że była Wiera Gran, która była śpiewaczką w getcie, która była piękna, dobrze ubrana i syta i śpiewała w kawiarni, gdzie przychodzili ludzie, którzy pili szampana i mieli pieniądze na smakołyki. Co, kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałam, wydało mi się, nie wiem jak to określić, podejrzane moralnie, powiedzmy. Ale to był taki pierwszy odruch. I pomyślałam, ja muszę spróbować dowiedzieć się, co to znaczyło dla tej młodej kobiety. Ona miała 20 kilka lat wówczas i była gwiazdą, piosenkarką przed wojną. Co sprawiło, że ona zdecydowała się wejść do getta, zostać tam i śpiewać w kawiarni Sztuka dla innych ludzi, którzy byli zamknięci w tymże getcie za murami. Dlaczego ona to zrobiła? Co nią powodowało? I im bardzo trudno było dotrzeć do Wiery Gran, ona była już była chora, była zdziwaczała, nie chciała rozmawiać, a z drugiej strony niczego bardziej nie pragnęła niż tego, żeby ktoś przyszedł do niej, opowiedział jej historię. Ja jej słuchałam przez wiele miesięcy i to, co usłyszałam, sprawiło, że bardzo ważne stało się dla mnie, by tę historię opowiedzieć i chciałam, żeby świat tę historię usłyszał, ponieważ ona starała się przez lata, żeby ktoś ją usłyszał. Zresztą starała się bez skutku. I teraz to, co myślałam na początku, kompletnie się zmieniło na skutek rozmów z tą już bardzo ciężko doświadczoną przez los i życie i niemłodą kobietą, gwiazdą warszawskiego getta. Ona tam weszła i poszła, dlatego że lubiła śpiewać, dlatego że była śpiewaczką i śpiewanie było jakby istotą jej losu, ale także dlatego, że to był jedyny sposób, w jaki mogła zarobić na życie, w jaki mogła ratować swoją rodzinę, czyli matkę i dwie siostry. I opowiadała mi o tym swoim śpiewaniu w kawiarni Sztuka jako o swoistym
misterium, jako o czymś, co ona robiła dla słuchaczy, dla ludzi, którzy tam przychodzili, zresztą przychodzili także spoza murów getta, ale ci, którzy przychodzili z getta, z tychże ulic dookoła kawiarni Sztuka, oni w momencie, kiedy jej słuchali, czuli się tak, jakby nie było wojny. Byli ludźmi takimi samymi jak inni. Bez muru, bez getta, nie czuli głodu, nie czuli tego stygmatu poniżenia i niepokoju i lęku o to, co się z nimi teraz stanie. Ona śpiewała piosenki o miłości, która ich wszystkich dotyczyła. Śpiewała o drzewach i o przestrzeni, której w getcie nie było. Śpiewała o, no właśnie, o drzewach, o zieleni, o nadziei. Czyli dawała tym ludziom coś, co sprawiało, że oni się czuli ludźmi, a nie zamkniętymi za murami, głodnymi ofiarami. I ja wierzę, że tak było. Wierzę, że Wiera Gran tak myślała i wiem, że tak było dla tych, którzy jej słuchali, ponieważ z kilkorgiem ludzi, którzy jej słuchali, miałam okazję rozmawiać, a innych relacje czytałam we wspomnieniach i pamiętnikach. Czyli los Wiery Gran i to, dlaczego znalazła się w getcie, było dużo bardziej skomplikowane, niż nam się to może zdawać i niż taki pierwszy odruch, prawda, że to nie wypada. No co to znaczy, że tak śpiewać w getcie tutaj? Ona szła do kawiarni Sztuka, potykając się o trupy dzieci głodnych na ulicy. A sama była zadbana i ubrana i miała co jeść. Ale potem jeszcze Wiera Gran okazała się być niezwykłą, jakby takim wielkim wyrzutem sumienia, dlatego że oskarżono ją po wojnie o kolaborację z gestapo. I tak naprawdę ja pierwszy raz o niej usłyszałam zresztą w salonie Ireny Krzywickiej w Paryżu, kiedy ktoś powiedział: mieszka w Paryżu Wiera Gran, śpiewaczka warszawskiego getta, kolaborantka. Ja wtedy się zastanowiłam, co to znaczy? Co to znaczy kolaborantka? Co ona takiego zrobiła? Czy nie jest tak, że my wszyscy w jakiś sposób kolaborujemy z życiem i idziemy na pewne ustępstwa, bardziej lub mniej? To zależy od okoliczności, w jakich nasze życie się toczy. Coś dajemy, czegoś unikamy, w jakiś sposób staramy się z tym życiem i z tym losem ułożyć. I pomyślałam, że chciałabym wiedzieć, co takiego ona zrobiła, że zasłużyła, w cudzym słowie, na miano kolaborantki. I dlaczego przez tyle lat po wojnie ta historia i to piętno i to oskarżenie jest ciągle tak żywe. I myślę, że ta książka zadaje to pytanie i także pokazuje, w jaki sposób, jak bardzo trudno jest żyć w cieniu wojny, jaki ten cień wojny daje niezwykle mroczne piętno losom tych, którzy przeżyli. I nie znalazłam tak naprawdę żadnych dowodów winy Wiery Gran. Poza tym, że przeżyła, poza tym, że była piękna, młoda, utalentowana, nieznośna, miała maniery gwiazdy i rozumiem, że można było jej nie lubić, ale to nie znaczy, że ona kolaborowała z Niemcami. To nie znaczy, że zrobiła coś nagannego moralnie, żeby przeżyć. Poza tym także rozmyślanie na temat
tej postaci postawiło mi też inne pytania. Co to znaczy moralność i w jakich okolicznościach możemy przykładać nasze miary moralności do czasów, gdzie w każdej chwili każdemu naszemu ruchowi mogła towarzyszyć śmierć. Źle postawiony krok mógł sprawić, że tracimy życie. Czyli jakie my mamy prawo dziś oceniać tamtych ludzi i mówić, co było moralne, a co nie było moralne. Wiera Gran opowiadała, tak, rzeczywiście wystąpiła w getcie dla tak zwanej trzynastki, czyli dla tego żydowskiego gestapo. Wystąpiła, bo ją poproszono i myślała, że jeśli tego nie zrobi, to może stracić życie. Czy możemy ją za to potępiać? Czy to sprawia, że można ją nazwać kolaborantką? Otóż nie sądzę. I w tej historii mam wrażenie, że wątek kobiecy też jest bardzo ważny. Co zrobiła kobieta, żeby przeżyć? No, na pewno puszczała się z gestapowcami. Mężczyzna, który przeżył w tym samym czasie, w tym samym układzie, jej akompaniator w tej samej kawiarni Sztuka, nikt nie pomyślał, że on mógł być winny podobnemu, nie wiem jak to nazwać, procederowi, żeby nie powiedzieć przestępstwu, prawda? To nikomu nie przychodzi do głowy, no bo nie. Czyli mamy tam bardzo wiele wątków i płaszczyzn i mam wrażenie, że ta książka przez to, że stawia tego rodzaju pytania, jest książką ciągle ważną i nie jest książką dotyczącą przeszłości. To nie jest książka historyczna, dlatego że takie pytania, jak sądzę, możemy sobie my zadawać dziś w tej sytuacji, no właśnie dzisiejszej. Mamy. Ja tak zamilkłam, ponieważ pani pięknie opowiada. Nie, pani po prostu pięknie opowiada. I zastanawiam się, skąd ta sztuka. Tak było zawsze? Czy opowiadanie, nie wiem, mamy w rodzinie? Nie, to było, ze mną było bardzo dziwnie, dlatego że ja w ogóle nie potrafiłam mówić jako dziecko małe i potem trochę starsze. I porozumiewałam się ze światem przy pomocy listów. Pamiętam, że te listy pisałam nawet do najbliższych ludzi i wsuwałam je pod wycieraczkę w różnych pokojach. Kiedy byłam bardzo mała, jeździłam z mamą do Kazimierza nad Wisłą, gdzie mieszkała Maria Kuncewiczowa, która była moją ulubioną pisarką i pamiętam zresztą, myślę, że miała wielki wpływ na moje życie. Mianowicie to wyglądało tak, że dom prasy był obok Kuncewiczówki, czyli domu Marii Kuncewiczowej, który to dom jej mąż Jerzy Kuncewicz dla niej zbudował. Ja pamiętam, że jako mała dziewczynka chodziłam dookoła tego domu i widziałam, że tam chodzi pani Maria, pięknie ubrana, z perłami na szyi, manikur, zrobione włosy, rozmawia z gośćmi i wyobrażałam sobie, że to jest pisarka, to znaczy być pisarką, to znaczy chodzić dookoła pięknego domu w perłach i z makijażem i z pięknym manikur, więc bardzo chciałam być pisarką. A potem, po latach, zaprzyjaźniłam się z Marią Kuncewiczową już. To był pod koniec jej życia, kiedy pisała bardzo piękne listy do Jerzego, do swojego zmarłego niedawno męża. I wówczas jeszcze ja ciągle nie potrafiłam mówić. Miałam lat, nie wiem, 20 kilka i porozumiewałam się właśnie z panią Marią listami. Czyli naprawdę nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że po jakimś czasie zaczęłam mówić, a potem jak zaczęłam mówić, to trudno jest mi skończyć mówić. I dlatego trzeba jakoś tutaj położyć temu tamę, bo
Zresztą wszyscy dziennikarze radiowi też są zachwyceni, ponieważ naciskają guzik, potem ja mówię. Zadają pierwsze pytanie. Pytanie, po czym ja mówię przez 60 minut, oni to emitują i program. Ja również jestem zachwycona. Ale jeszcze o słuchanie chciałabym zapytać, bo... Ja jeszcze opowiem anegdotę o... O mówię. O radiu, nie o radiu. Dlatego, że mój ojciec, jak Państwo starsi wiecie pewnie, był dość znanym dziennikarzem sportowym, tu helikopter, tam wyścig pokoju, mówi Bogdan Tuszyński. I pamiętam, że ojciec bardzo się martwił, że ja się nie nadam do radia i że mam jakiś głos, a miał te obawy, ponieważ on sam, kiedy był bardzo młodym jeszcze chłopcem na Uniwersytecie Warszawskim, bardzo chciał być dziennikarzem sportowym. Poszedł na pierwsze przesłuchanie do radia i powiedziano mu, że ma szpiczasty głos. I jakiś, nie wiem za bardzo, co to miałoby znaczyć, rozumiem, że za wysoki jakiś taki koguci. I on trenował i ćwiczył i się męczył przez wiele miesięcy. No i potem, jak wiadomo, do radia się dostał, zrobił wielką, wspaniałą karierę. I pamiętam, że po raz pierwszy ja poszłam na jakieś tam przesłuchanie do radia. I on nie mógł uwierzyć, że ja się tak nadaję, że ten głos jest taki radiowy i że w ogóle wspaniale, jeszcze mogę wypowiedzieć więcej niż jedno zdanie. No i tak to jakoś się stało. Ale mówienie to jest jedno, a słuchanie to jest drugie. To znaczy jak pracuję, to ja właściwie nie mówię, tylko pytam i słucham. I to słuchanie wydaje mi się... Dla mnie jest najważniejsze, to znaczy myślę, że w ogóle najważniejsi w moim takim planie życia są dla mnie ludzie i ci ludzie chcą być wysłuchani, ja chcę ich wysłuchać i ja bardzo rzadko w towarzystwie czy ja w ogóle rzadko mówię o sobie, poza spotkaniami autorskimi i nagraniami radiowymi. Ale to specyfika gatunku. Telewizyjnymi. Ja o sobie nie mówię, to znaczy jeśli jestem w jakimś towarzystwie, to bardzo trudno, jeśli ktoś mnie nie zna, zorientować, że w ogóle ja coś... Głównie zadaję pytania i to mi sprawia niezwykłą radość, dlatego że mnie tak naprawdę to... Państwo interesujecie, co wy macie do powiedzenia, jakie wy macie historie i też w jaki sposób wy czytacie moje książki. Ja dlatego jeżdżę na spotkania autorskie, co jest uciążliwym zajęciem, bo samolot się spóźnia. Dzisiaj było pół lotniska w Warszawie wyłączone, bo była ewakuacja, była bomba, a czasami pociąg się spóźnia. Dzieją się różne rzeczy, ale ja to robię dlatego, że jestem strasznie ciekawa, jak te moje książki są czytane przez innych. I tak sobie myślę, że ja napisałam nie tam tych ileś, nie wiem, 20 książek, ale tysiące książek, bo każda książka przeczytana przez innego czytelnika to jest inna książka. To nie jest ta sama książka, dlatego że każdy czyta sobą, nie tylko swoimi oczami. Minus 5, plus 3, niebieskie, piwne, szare, ale także swoim doświadczeniem. I każdy coś innego w tych książkach, nie tylko moich, w każdych książkach znajduje, ponieważ każdy czyta sobą, każdy czyta swoim doświadczeniem. Ktoś, kto kochał, ktoś, kto stracił kogoś kochanego, ktoś, kto musiał sobie budować życie gdzie indziej. Ktoś, kto przeszedł przez piekło wojny albo piekło choroby. Każdy inaczej reaguje na ten sam tekst, wobec czego ja napisałam tyle tekstów. To jest bardzo takie wzbogacające doświadczenie. Dlatego gdybym mogła, to ja bym na tych wszystkich spotkaniach pytała Państwa, jak wy czytacie... To jest chyba ten moment. Jak wy czytacie moje książki, jakby... To jest chyba ten właściwy moment. Co to wam robi? Dlaczego wy tutaj jesteście? Bo właściwie czego byście ode mnie chcieli? Ponieważ ja te książki napisałam i mogę oczywiście o nich opowiadać, mogę je streścić, mogę opowiedzieć, jak wyglądało spotkanie z Ireną Krzywicką. To opowiem, bo to jest zabawne. Ale tak naprawdę to mnie interesuje sposób
odbioru tego mojego tekstu, który jest pisany w mękach, ponieważ ja bardzo nie lubię pisać i im jestem starsza, tym jest mi trudniej pisać. I pamiętam takie pierwsze nasze spotkania z Marią Kuncewiczową, kiedy ja uważałam, że to jest taki niezwykły przywilej pisać i myślałam sobie, że to pisanie to jest, wiedziałam od bardzo wcześnie, że to będzie mój sposób porozumiewania się ze światem, ponieważ nie potrafiłam mówić, wiedziałam, że trochę potrafię pisać, to znaczy, że w pisaniu potrafię wyrazić swoje uczucia. I uważałam, że słowo jest wszechmocne i pamiętam, że Kuncewiczowa mi wtedy powiedziała, zobaczysz dziecko, to tak nie jest. Im dalej, tym jest trudniej. Słowo nie potrafi wyrazić wszystkiego. To jest wielka męka, to jest mozolne przedzieranie się przez kolejne drogi tych słów, które jednak nie są ci posłuszne. Ja jako młoda osoba uważałam, że to jest, że ja potrafię słowem wszystko. Teraz już tak nie uważam. I to jest ciężka robota. Jest dużo łatwiej opowiedzieć Państwu anegdoty niż napisać stronę dobrego tekstu. Ale no właśnie. No ale Pani język jest posłuszny. Ale ta anegdota, zanim oddamy głos, bo odgrażała się Pani. No Irena Krzywicka, biorę to w cudzysłów. Irena Krzywicka to jest bardzo ważna dla mnie postać. Teraz stała się taką ikoną polskich feministek i kiedy ja o niej pisałam i kiedy się do niej zbliżyłam, to były jeszcze lata, koniec lat 80., kiedy ktoś w Paryżu powiedział, czy ja bym nie chciała spisać wspomnień Ireny Krzywickiej. Ja sobie pomyślałam, Irena Krzywicka, przecież ona już nie może żyć, to jest niemożliwe. Dlatego, że myślałam, że ona jest mniej więcej w wieku Boya. A jak Państwo pamiętacie, ten taki wspaniały przyjaźń i romans, trwająca przez lata 30, długo bardzo, no on był od niej 25 lat starszy. Jakoś wiedziałam, ale mi się to wymknęło. I otóż pomyślałam, no dobrze, żyję jeszcze, to dobrze, to pojadę bardzo chętnie, ponieważ zawsze kochałam ludzi starszych i starych. I to mi ciągle zostało, dlatego że ci ludzie jakby pogłębiają, czy też poszerzają moją pamięć. Kiedy ja rozmawiam z kimś starszym, dużo starszym ode mnie, to mogę sięgnąć przeszłości, której sama nie doświadczyłam i nie przeżyłam. I to jest dla mnie niezwykle ważne. Więc Krzywicka była kimś takim, kto dotykał Iwaszkiewicza i Pawlikowskiej Jasnorzewskiej i Tuwima. I ona mi to mogła opowiedzieć. To było niesamowite. I otóż, kiedy przyszłam do niej po raz pierwszy, już nie wiem, który to był rok, 80 pewnie, nie wiem, który, 6, 7, 8, 9. Dlaczego trzeba było jej pamiętniki spisywać? Ponieważ ona już nie widziała. Ja uważam, że ona trochę oszukiwała z tym niewidzeniem, no ale dobrze, nie widziała. Jak było trzeba, to dojeżdżała sama do Paryża, do swojej ulubionej kawiarni przy Luksemburgu, czyli trochę jednak widziała. No ale mówiło się, że nie widzi. W każdym razie nie mogła, pisać nie mogła. I pojechałam do niej, to jest dość daleko, 40 kilka tam minut od Paryża, kolejką. Andrzej Krzywicki, jej syn, wprowadził mnie do ogrodu, gdzie właśnie siedziała Irena. Znałam jej zdjęcie, ona była pięknością, znaczy, ja wiem, była bardzo przystojna, wysoka, kruczo-czarna, zawsze perły. Też te kobiety, tak jak Kuncewiczowa też miała perły, ta też miała zawsze perły. A tutaj siedzi taka pani w takim jakby, nie wiem, sukience, w łączkę, chustce zawiązanej z tyłu. Takim, no nie z przodu, ale z tyłu. Wyglądała trochę jak wiejska kobieta, w ciemnych okularach. Andrzej powiedział, no właśnie to jest ta dziewczyna, która będzie z tobą, z Matekiem. On ją nazywał Matek. Nie wiadomo, czy to kobieta miała być, czy mężczyzna, ponieważ ona spełniała rolę także ojca Andrzeja, ponieważ Jerzy Krzywicki zginął
w Katyniu, to jest ta osoba, która będzie z tobą teraz rozmawiała. I co zrobiła Irena Krzywicka? Pierwsze spotkanie, pierwsza minuta spotkania. Macie państwo koncepcję? Otóż ja wiedziałam, że ona się zajmowała sprawami świadomego macierzyństwa, że walczyła o prawo kobiet do przerywania ciąży, była świadoma własnego ciała, interesowały ją te sprawy i tak dalej. To się działo na łamach prasy w latach 30. I ja tutaj właśnie siedzę przed nią i ona zaczyna pytania. Chciałabym się jej przedstawiła, ale nie interesowało ją dokonania, tak? Co studiuje dokonania, tylko natychmiast bardzo potwornie chciała wiedzieć, czy ja z kimś jestem, czy ja z kimś żyję, jak ja żyję, jak wygląda moje życie erotyczne i kim on jest i jak my to robimy. I proszę sobie wyobrazić, że to było, ponieważ ja byłam zawsze nauczona szanowania ludzi starszych, ja byłam tak zaskoczona i tak zdziwiona, że jej na to wszystko odpowiedziałam, na wszystkie te pytania odpowiedziałam i nigdy nikomu więcej nie powiedziałam tylu takich rzeczy, ale dziś sobie myślę, że cóż ja wtedy wiedziałam o tym życiu erotycznym. Gdyby ona mnie dziś zapytała, to ta rozmowa była dużo ciekawsza, no ale wtedy wszystkiego się dowiedziała i tak się zaczęła nasza współpraca i nasza praca i potem ona trwała miesiące i miesiące i tak powstały wyznania gorszycielki, jej wspomnienia, które ja właśnie tak nazwałam, wyznania gorszycielki. Potem, ponieważ ta książka miała dość duży sukces, głównie dlatego, że opowiadała jej historię, opowiadała o tym wspaniałym okresie jej młodości, najpierw dojrzewania, potem lata 20-30 właśnie, Skamandryci, Iwaszkiewicz, Pawlikowska, Jasnorzeska, Boi, Wiadomości Literackie, Ziemiańska. To była kopalnia wiadomości o tamtej Warszawie, o Zakopanem, romans z Witkacy. No wszystko to możecie państwo przeczytać w Wyznaniach Gorszycielki. I potem napisałam jeszcze Długie życie Gorszycielki, ponieważ tamta książka miała taki sukces, a potem wszyscy mnie pytali, no dobrze, ale życie Krzywickiej nie skończyło się w 1945 roku. Ona żyła jeszcze niemalże pół wieku dalej. I co wtedy z nią było? Ja myślałam, bardzo nie chciałam pisać tej książki, myślałam, co jeszcze mogło być. Zresztą wówczas te czasy, 40 lata, 50, nie wydawały mi się ciekawe. Bardzo się myliłam, dlatego że ta książka, mam wrażenie, jest niezwykle interesująca właśnie przez to, że oto postać z dwudziestolecia nagle mierzy się z tym okresem powojennym, komunizm, ZNP, jej syna i jego przyjaciół, łącznie z Karolem Modzelewskim, potem emigracja, potem wszystkie wyzwania, które stoją wobec kobiety samotnej, ponieważ ona po wojnie nigdy się z nikim nie związała, po stracie i męża, i Boja Żeleńskiego do końca była sama. Czyli potem dalej było ciekawie i jeszcze ciekawiej. A no właśnie, ale pamiętam, że ta naprawdę nigdy nikt nie wie o moim życiu osobistym tyle, co Irena Krzywicka. Zabrała to ze sobą do grobu w tej chwili już. Jej syn Andrzej przywiózł jej prochy do Warszawy i leży na cmentarzu ewangelicko-augsburskim na Woli. Zresztą on sam również tam już leży, mimo iż urodził się w 37 roku i zupełnie nie powinien jeszcze umierać. Ponieważ pani Agata jest bardzo ciekawa państwa opinii o jej książkach, ale myślę, że też pytania też mile widziane, prawda? No, ale mniej. Nie, no to nie wiem. Tak czy owak, oddaję państwu głos. Chyba najpierw pani była. Ja chciałam zapytać, czy ta ostatnia książka jest już tłumaczona, bo powinien ją przeczytać, tak myślę, cały świat w zasadzie. Bardzo pani dziękuję i chciałabym, żeby przeczytał cały świat. Na razie jest tłumaczona na francuski i na początku roku przyszłego będzie we Francji.
Proszę panią, panią interesowało, dlaczego my tu jesteśmy. To ja powiem, dlaczego ja tu jestem. Bo rok 68 to był rokiem mojej matury. Miałam 17 lat tu w Szczecinie i mam ogromne wyrzuty sumienia do tej pory, cały czas, to nie po raz pierwszy ten temat mnie interesuje, że tak mało o tym wiedziałam, aczkolwiek w mojej klasie była jedyna Żydówka, ale w drugiej klasie, w drugiej obok byli prawie sami Żydzi. I jednym słowem temat mnie w tamtych czasach zupełnie nie interesował i w zasadzie o nim nic nie wiedziałam. I w jakiś sposób, dzisiaj mam 68 lat i mam jakieś permanentne wyrzuty sumienia, dlaczego nie wiedziałam, dlaczego się nie zapytałam, gdzie ta moja żenia Bielenstock z klasy wyjechała i gdzie. Jednym słowem ten temat mnie bardzo nurtuje. A teraz konkretnie a propos pani rozmowy, mam pytanie. Niech mi pani powie, powiedziała pani, że to towarzystwo ze Śródmieścia w Warszawie należało do elity. Czyli elity komunistycznej. Chciałam panią zapytać, jak ci ludzie się wobec tego czuli, że popierali ten system, należeli do tej elity. Ja nie mówię, że korzystali czy nie, to jest w ogóle w tej chwili nieistotne, tylko ten system ich wyrzucił z tego kraju. Nie kto inny, tylko ten system, który wierzyli, z którym chcieli budować tą Polskę, ten system ich wyrzucił. No właśnie, to był głównie dramat rodziców. Dlatego, że to rodzice pracowali w tymże aparacie władzy, nie ci młodzi, dlatego, że ci młodzi mieli, jak mówię, w 68 roku oni mieli plus minus 19-20 lat, czyli oni świadomie niczego tutaj nie budowali, natomiast dla rodziców to był niezwykły zawód i to była tragedia i część z nich wyjechała również, ale to byli ci tak zwani odważniejsi, dlatego że odważniejsi, ale z drugiej strony mający poczucie, że tam gdzieś za granicą jakby nie zrobią już żadnej kariery, jakkolwiek te kariery rozumiemy, tak? Bo kariera to była tu, oni tutaj budowali. Mój dziadek na przykład, który przeżył w Woldenbergu, w obozie jenieckim, wrócił tutaj jako inżynier budowniczy Warszawy. On budował Warszawę w biurze odbudowy stolicy. Tak? I w 68 roku wyrzucono go z partii, wyrzucono go z pracy i zawieszano mu kartki, czy też dzwoniono i mówiono Mosiek do Izraela. I mój dziadek wówczas położył się w łóżku i nie wstał przez 13 lat. I to była ekstremalna reakcja na to, tak? To była ciężka depresja. Natomiast wielu z rodziców właśnie tychże moich bohaterów podobnie reagowało. Byli wyrzucani z pracy, byli wyrzucani z partii. Znajdowali się nagle poza swoim zawodowym życiem. I teraz oczywiście można powiedzieć, że im się na przykład należało, albo że tutaj, prawda, komuniści, więc dobrze, że tak się stało. Ocena należy nie do mnie, ale tak, no ten 68 rok wysadził ich z siodła, sprawił, że oni przestali być potrzebni w systemie, w którym uważali, byli potrzebni i uważali, że są potrzebni. Czyli dla nich to był koniec świata. I no właśnie, starali się ratować dzieci, czyli zrobić coś, żeby te dzieci jednak miały możliwość uczenia się, miały możliwość godnego życia, ważnego życia, budowania siebie. Ja jestem córką Bodenbergczyka. Pani jest... Chciałam troszeczkę z innej perspektywy szczecińskiej powiedzieć, gdzie tu nie było elit komunistycznych już w 68 roku, bo na ogół w 57 już powyrzucano te elity, które budowały tutaj na ziemiach zachodnich nową rzeczywistość i wyrzucono ludzi z pracy, rzemieślników, krawców, jedyny człowiek Adam Wolski, który budował policy, budowie, którego dzieci nie wiedziały, że są Żydami, się dowiedziały, ale większość w Szczecinie wiedziała, to było zwarte dosyć środowisko, w Warszawie nie było szkoły żydowskiej, w Szczecinie była szkoła żydowska, w
wszystkie dzieci się na ogół znały, była spółdzielczość bardzo rozbudowana, żydowska. I to, o czym pani mówi, chodziło mi po głowie dosyć dawno, bo Szczecin jest specyficzny dosyć. Myśmy tu zrobili 4 zjazdy tej emigracji marcowej. Pierwsza była w 2010 roku, druga, ostatnia była w ubiegłym roku, w 50. rocznicę wydarzeń. I po głowie mi chodziło to, o czym pani mówi, że dla tych młodych ludzi ten wyjazd na pewno był traumą, bo przerwał ich, że tak powiem, piękne lata młodzieńcze. Ale czym był dla ich rodziców, którzy przeżyli dwie okupacje, dwie wojny, i pierwszą często i drugą, mieli 60 i 60 parę lat, nie znali języków obcych, nie wiedzieli, gdzie jadą, nie zostawili dzieci. Większość wyjechała z tymi dziećmi za granicę i wegetowali tam, tak bym mogła powiedzieć. I nosząc się właśnie z taką ideą, żeby ich upamiętnić, myśmy wydali taką książkę, którą pani podaruje. Proszę bardzo. Którą dzieci spisały biografie rodzinne z marcem 68 w tle. I gdzie tam jest wypowiedź, o której pani mówiła. Rodzice nie chcieli mówić, a myśmy nie bardzo pytali. I bardzo wiele, tu niewiele, jest tylko 7 wypowiedzi, że niewiele wiedzieli o tych rodzicach. Nie wiedzieli. I szukali w papierach, gdzieś tam znajdowali później, że była przed wojną rodzina, rodzina za granicą, jakieś zdjęcia przysłała, bo tutaj się nic nie zachowało. I te szczątki tych informacji, które znaleźli tutaj, właśnie podali, napisali, dlatego z przyjemnością daruję pani to, ponieważ ta myśl właśnie mnie prześladowała, że oni młodzi, a co ci starzy, którzy byli, nic już nie mieli, oni wyjechali, poświęcili się dla swoich rodziców i na ogół bardzo tam wegetowali, dla dzieci, przepraszam, poświęcili się dla tych dzieci, ci co się już nie odważyli jechać, bo byli chorzy, byli starzy, wegetowali tutaj, o czym ja mogę powiedzieć, bo myśmy się nimi zajmowali. Bo tych dzieci nie wpuszczano do Polski, proszę Państwa, nawet na pogrzeb. Więc właśnie to też trzeba powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy sobie Państwo zdajecie sprawę, że wtedy oni wyjeżdżali na zawsze. Na tym dworcu w 68-69 roku ci wszyscy moi bohaterowie, wszyscy żegnali się z rodziną, z przyjaciółmi na zawsze. Mieli bilet w jedną stronę, mieli dokument podróży, który mówił, że okaziciel tego dokumentu nie jest już obywatelem Polski. Byli bez państwowstami, jechali w nieznane. Oczywiście byli tacy, dla których taka podróż była przygodą. Byli tacy, którzy gdzieś cieszyli się, że czeka ich świat, podczas gdy ci, którzy tutaj zostawali, 68 rok, Polska, komunizm, niemożność wyjazdu, szary, policyjny kraj. Niektórzy dawali się uwieść marzeniu i przygodzie, ale to była mniejszość. Dla większości było to pożegnanie na zawsze z tym krajem, z tymi ludźmi, z tymi przyjaciółmi i bardzo często z rodziną. Wśród moich bohaterów większość rodziców jednak została, czyli oni żegnali rodziców na zawsze i to były dramatyczne pożegnania. Ja jeszcze przedstawię, bo to człowiek instytucja, Róża Król, Towarzystwo Społeczno-Kulturalnych Żydów w Szczecinie. No ja wiem, że Państwo wiedzą, ale pani Agata Cuszyńska może nie wiedzieć. Bardzo za tę książkę dziękuję. Dzień dobry, chciałbym takie pytanie zadać, a może i tak, to co pani mówi odnośnie co my widzimy, czy słyszymy, czytając pani książki, czyli taką uważność, refleksję. I teraz pani profesor, czy pani doktor? Doktor, ale... Czyli nauczyciel, wykładowca, tak? I teraz, jeżeli pani ma kontakt z tymi współczesnymi 20-latkami, pisała pani o tych 20-latkach sprzed 50 lat, a ci współcześni, jak pani myśli, taka obserwacja, czy to, jak ich pani ocenia, czy to są ludzie, a używając takiego języka, materiał ludzki, który jest gotów, czy w stanie zmieniać świat na lepsze? Ale pytanie. Bardzo mi pan zadał trudne pytanie i myślę, że nie,
Nie jestem pewna, czy mogę na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że ja znam moich studentów właściwie tylko... bardzo trudno mi pan zadał pytanie, bo ja właściwie zrezygnowałam z uczenia na Uniwersytecie Warszawskim, dlatego że nie podobali mi się moi studenci. I dlatego, że przez... Kiedy uczyłam 13 lat temu, ponieważ kiedy mój mąż zachorował, to był rok 2005, ja wyjechałam wówczas na jakiś czas do Kanady. Do 2005 roku uczyłam na Uniwersytecie Warszawskim i moi studenci byli fantastyczni. Chodziło im o to, żeby się nauczyć. Chodziło im o to, żeby czerpać ze mnie tyle, ile mogą i żeby doskonalić swoje umiejętności. Potem wyjechałam do Kanady i wróciłam po latach i próbowałam znowu uczyć studentów, ale ci studenci teraz nie chcą się uczyć. Oni chcą mieć dyplomy. Oni uważają, że zawód dziennikarza czy pisarza jest bardzo łatwy i właściwie nie ma się czego uczyć i chcą mieć papier. I dlatego ja oczywiście nie mogę generalizować. Pan mnie pytał o moje doświadczenie. Ono nie jest najlepsze. I ta młodzież, z którą się teraz spotykam na uniwersytecie, nie jest młodzieżą, która chce się nauczyć, tylko która chce mieć papier. Natomiast młodzież młodsza i trochę starsza, która przychodzi do mnie do prywatnych szkół, czy też na warsztaty, to są ludzie, którzy przychodzą po to, żeby się nauczyć. I wówczas robią wszystko, żeby z mojej wiedzy i doświadczenia skorzystać. I tacy bardzo mi się podobają, dlatego że jest to mozolna i ciężka praca i oni próbują i próbują. I coś nam się razem udaje zbudować. Czyli nie mam jednoznacznej odpowiedzi, ale trochę się o polską młodzież boję. W sumie to straszne, no bo zakładam, że to jest Uniwersytet Warszawski, taka elita nasza. To znaczy ja ciągle taką młodzież polską się nie boję i mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale rozumiem ból cierpienia bycia wykładowcą i rozumiem, dlaczego akurat 13 lat temu z doświadczenia, dlaczego pani akurat zrezygnowała. Natomiast moje pytanie dotyczy takiej części mówiącej o Polsce z oddali. Bardzo mi się podobała takie przedstawienie tęsknoty, ale też tęsknoty, która tęsknotą tak naprawdę nie jest, bo jest bardzo taka ascetyczna, wręcz przejawia tam ten ból, ale ból, który nie jest podyktowany taką złością za to, co się stało. I moje pytanie jest takie, oni nie tęsknią za Polską, w każdym razie mówią, że nie tęsknią, nie interesuje ich złota polska jesień, piwnica pod baranami co najwyżej, piosenki Ewy Demarczyk, ale nie chcą wracać do Polski. I pytam o to, ile tak naprawdę w nich zostało Polski, nie polskości, tylko Polski. I na ile oni się w pewnym stopniu pogodzili z tym, co ich od tej Polski spotkało, w kontekście tego, że potrafili sobie świetnie poradzić ze swoim życiem za granicą. Mogliby być solą tej ziemi, ale to było na zasadzie właśnie takiego: wy nas tu nie chcecie, my sobie damy radę za granicą, osiągniemy sukces. Czy oni ciągle jednak w sobie przeżywają to, co ich spotkało? Wie pani, myślę, że każdy człowiek, który jest skrzywdzony, czy też wygnany, czy też którego spotkała niesprawiedliwość, stara się żyć dalej. Tak? I oni musieli się postarać żyć dalej. Oczywiście można było popełnić to.
ale... Myślę, że mają w sobie jeszcze tą Polskę? Myślę, że każdy człowiek stara się sobie poradzić po utracie, po klęsce, po wysiedleniu. No po prostu to są prawa życia. I teraz myślę, że dużo więcej było w nich Polski zaraz po wyjeździe. I oni też o tym mówią, że 69, rok 70, oni się spotykali, pili wódkę, słuchali Ewy Demarczyk i Piwnicy pod Baranami, płakali i mówili, jak ta Polska ich strasznie skrzywdziła. Ale w pewnym momencie musi nastąpić coś w rodzaju, zresztą to Halina mówi tutaj, Tureniec, że im bardziej ciążyliśmy do Polski, tym mniej byliśmy władni budować coś nowego. Tymczasem życie idzie do przodu, chcieliśmy się uczyć, chcieliśmy budować rodziny, chcieliśmy mieć domy, czyli ta Polska była w pewnym sensie obciążeniem. Może nie sama Polska, ale żal do Polski, płacz za Polską. To było rozdrapywanie ran i w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć, tak sobie myślę. Zresztą tak mamy na przykład po każdej nieudanej miłości, czy odrzuconej miłości. Płaczemy, cierpimy i albo to nas pochłania i wciąga na tyle, że przestajemy funkcjonować i kończymy nasze życie, albo jakoś to przeżywamy i idziemy dalej. I oni w większości chcieli iść dalej. A pójście dalej, budowanie, znaczyło odsunięcie Polski, czy też bólu po Polsce, czy rany po Polsce na jakąś bezpieczną odległość. Przynajmniej do momentu, kiedy nie zbudujemy siebie. I teraz ta Polska w nich jest. I oni do Polski przyjeżdżają, i oni Polskę odwiedzają, i ci moi bohaterowie, wielu z nich mają mieszkania w Polsce i my się widujemy raz na 2-3 miesiące, bo oni przyjeżdżają. Ale to jest na zupełnie innych zasadach. I to tak jak spotkanie byłego kochanka, czy kogoś, za którym umieraliśmy z miłości 20 lat temu, 30 lat temu, no tak, patrzymy na niego, ale możemy żyć bez niego, tak? Możemy, oni mogą bez tej Polski żyć, tym bardziej, że tam mają zapewne piękniejsze domy. I mają dzieci, które kochają. I te dzieci już z Polską mają mały związek. A potem mają wnuki. Te wszystkie babcie i dziadkowie szaleją na punkcie swoich wnuków. A ci wnukowie już nie poznają sosen, czy też nie wiem... Ta Polska dla nich dużo mniej znaczy. I to życie... Proszę zobaczyć, że oni większą część życia w tej chwili spędzili poza Polską niż w Polsce, bo tam było 20 lat, a tu jest 50. To zaczyna ciążyć w drugą stronę. Czyli ta Polska jest, oni stale mówią po polsku. I jak się spotykają, to opowiadają o tych prywatkach właśnie, czego ja nie mogłam znieść, kiedy oni się spotykali. Prawda, mój mąż i te wszystkie koleżanki sobie opowiadali, że prawda, całowali się tam u Jagusi na balkonie i właśnie Stefan z Anką i to było nie do zniesienia, bo ja w ogóle nie wiedziałam, nie było wglądu w tamte ich wspomnienia. Czyli ta Polska to jest dla nich wspomnienie, głównie wspomnienie młodości. Wtedy młodości, w ogóle młodość jest piękna, tak? A potem młodość jest nadzieją, jest zapowiedzią wszystkiego. Młodość to też są rodzice, to jest bardzo ważne. Proszę sobie pomyśleć, kto z Państwa zna ludzi, którzy znali Waszych rodziców? To strasznie łączy. Ta paczka, ci ludzie, ich rodzice się znali, oni znali swoich rodziców wzajemnie. To jest niezwykłe. I ktoś tam pamięta, że ojciec Stefana przyniósł kanapki z szynką i postawił w mieszkaniu na Alei Zwycięzców. To jest, nikt już takich rzeczy nie pamięta i to ich strasznie łączy. Natomiast w swoim dalszym życiu, profesorskim, biznesowym, oni już są gdzie indziej, oni są dużo dalej, ale ciągle o tym mówią między sobą po polsku. Jak pani powiedziała,
porównała to do sytuacji z kochankiem, którego spotykamy po latach, to spojrzałam akurat wiele tutaj niezależnie od wieku. Ja pozwolę sobie zająć tutaj chwilę. Chciałam powiedzieć, że jestem zaszczycona, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu i trochę pozwolę sobie zająć się czasu opowieścią o mojej przygodzie z pani książkami. Towarzyszą mi od blisko 9 lat i w takim momencie, że też jakby każda z nich jest jakąś historią czy miejscem, pewnym etapem w moim życiu związana i są mi bardzo bliskie. Zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że z kilku powodów. Pewnie potroszę, że spotkałam pierwszą pani książkę, rodzinną historię lęku w momencie, kiedy moje życie się zmieniało, byłam na etapie przeprowadzki, zmiany pracy. I jak to no, naszym życiem często rządzi przypadek, dojeżdżając około 60 km do pracy, znudziło mi się słuchanie radia komercyjnego typu Radio Z czy RFM i przełączyłam na Trójkę. I w tej Trójce był wywiad z panią i akurat rozmowa na temat rodzinnej historii lęku. I potem książkę postanowiłam sięgnąć. Chciałam pani podziękować za taką wielowymiarowość i taki niezmierny obiektywizm w przedstawianiu postaci, których biografię pani pisze. Z niezmierną ciekawością mi się je czyta i myślę, że to, co sobie cenię u pani, to to, że nie jest to pani historia na temat danej osoby, tylko próba przedstawienia tej osoby w jak najbardziej obiektywnym świetle i pokazaniu jej właśnie z różnych stron czy oczami różnych osób. I myślę, że to, co jest dla mnie niezmiernie ważne, to próba patrzenia na ludzi właśnie nie w taki jednokanałowy sposób, co niejednokrotnie się wpuszczam, ale gdzieś próba zrozumienia, co stoi za historią tego człowieka, to, że ja go widzę w tej chwili w tym miejscu, że tak się zachowuje. Trochę może moja profesja też powoduje takie patrzenie, bo pracuję z ludźmi, pomagając im i jakby próba zrozumienia ich czy wysłuchania też jest ważna. Natomiast chciałam pani zadać jeszcze a propos właśnie tej pierwszej książki, z którą się spotkałam, pytanie, które mnie nurtuje. Jak, nie wiem, podziwiam za odwagę w szczerości, w przedstawieniu historii swojej rodziny i zastanawiam się, jak pani, nie wiem, przygotowywała rodzinę na to, że taka książka wyjdzie, czy spotykała się, nie wiem, z koniecznością, nie wiem, przekonywania kogoś, że to jest potrzebne, że to jest ważne. Nie wiem, myśląc o, nie wiem, sobie w podobnej sytuacji, nie mam takich zapętów, ale czasami gdzieś może zastanawiam się, że pewnie było to trudne. Dziękuję za to, co pani powiedziała. Rodzinna historia lęku to była książka, którą ja musiałam napisać. To było moje być albo nie być i to nie tylko literackie, ale także jako człowiek. Ja już nie mogłam znieść tego sekretu, który w sobie nosiłam. To był taki węzeł, który mnie dusił i wiedziałam, że muszę tę historię opowiedzieć. I to było niezwykle trudne. Najtrudniejsze było właśnie z rodzicami. Ja najpierw z każdym z nich rozmawiałam, to znaczy rozmawiałam z ojcem osobno i on wiedział, że te rozmowy będą wykorzystane w książce. Rozmawiałam również z mamą, ale oni oboje chyba tak naprawdę nie wierzyli, że ta książka powstanie. Pisanie było trudne do tego stopnia, że ja właściwie całą tę książkę napisałam w Kanadzie i w Ameryce, ponieważ tutaj, kiedy pisałam, czułam, że oni po prostu mi siedzą na plecach i patrzą, co ja tam skrobię, więc nie mogłam pisać w Polsce. Natomiast potem to napisałam i ja zawsze piszę tak, że piszę więcej niż potem drukuję, to znaczy piszę i piszę i piszę i kiedy zaczynam już pisać na okrętkę, kiedy widzę, że powtarzam pewne elementy, to wiem, że to już jest koniec i potem wycinam. I w tej książce bardzo dużo elementów zostało wyciętych, ale ciągle jeszcze zostało bardzo dużo i ma to wielką siłę rażenia, szczególnie wobec moich obojga rodziców. I ja im tę książkę pokazałam przed drukiem, obojgu.
I teraz tu powinna pani zadać pytanie, co bym zrobiła, gdyby oni się nie zgodzili na wydrukowanie tej książki. Otóż i tak bym ją wydrukowała w takiej formie, w jakiej została napisana. Ale to było trudne. Mój ojciec bardzo to źle zniósł. Moja mama także, aczkolwiek nieco chyba lżej. I to też było ciekawe, dlatego że ojciec powiedział, no ja to widzę zupełnie inaczej, ja czuję, że ty opowiadasz zupełnie inną historię, ale to jest także pewien rys pamięci. Jeśli państwo opowiadacie swoje dzieciństwo, w którym brali udział wasi rodzice i powiedzmy rodzeństwo, to każdy obraz każdego z tych ludzi, którzy brali udział w tymże dzieciństwie, czy w młodości, czy w historii, którą opowiadacie, każdy ją opowiada inaczej. Każdy ją widzi inaczej, każdy ją odczuł inaczej. Więc mój ojciec powiedział, ja to zupełnie inaczej pamiętam, ja nie byłem tym, którego opisałaś, ale to jest twoja książka, więc masz prawo opowiedzieć to tak, jak ty to czułaś i tak, jak ty to widzisz. I zostanę twoim ojcem, co było bardzo szlachetne, aczkolwiek myślę, że on bardzo to odczuł, bardzo to przecierpiał, to co tam zostało napisane. Mama obraziła się głównie o to, że powiedziałam, że opłatek był u nas w domu stary i ciągle był przechowywany z roku na rok, co było prawdą. Więc powiedziała, że ona już nigdy nie będzie choinki robiła, ponieważ robiła tę choinkę tylko dla mnie, a ja czułam i tak, że ta choinka jest inna. No opłatek to już w ogóle został skreślony. Ale co było ciekawe, że oni to bardzo przeżyli, kiedy czytali rękopis. Natomiast potem, kiedy ta książka wyszła w świat, to był rok 2005, i kiedy zaczęła żyć, i kiedy okazało się, że jest dobrze przyjmowana i była bardzo czytana, oni jakby też się oswoili z tą książką. Nic się nie stało. Moja mama się bała, że nagle wszyscy zaczną ją pokazywać palcami, że to ona jest ta Żydówka, sąsiedzi tam na osiedlu. Nic takiego się nie stało. I jakby życie tej książki sprawiło, że nawet dla nich ona się okazała ważna i potrzebna. I tak jest do dzisiaj. Mój ojciec nie żyje od 2 lat. Mama żyje nadal i myślę, że dla niej to jest ważne, że została zapisana historia jej rodziny, która była zupełnie nieznana, ponieważ oni to postanowili zamilczyć. Mój dziadek z Woldenbergu, jak tu przyszedł do Warszawy, moja mama była wtedy małą dziewczynką na koloniach w Wildze. Zostawiała ją tam mama i nigdy po nią nie przyszła, ponieważ została zabita w międzyczasie. I przyszedł ojciec, dziadek. I moja mama nie chciała w ogóle z nim pójść, bo on wyszedł w 1939 roku, czyli nie widziała go 5 lat. I przyszedł jakiś taki duży, czarny mężczyzna, którego ona się bała i w ogóle nie chciała z nim pójść. Dopiero jak przyszła z siostrą swoją, ciotką Bronką, naszą ulubioną ciotką, to ona się zgodziła z nim pójść. Ale potem, przez lata całe, oni robili wszystko, żeby tę żydowską przeszłość zatrzeć i zamilczyć, i to miało nie istnieć. I fakt, że ja to opowiedziałam. Z jednej strony czułam, że zdradzam te rodziny, ponieważ oni tego nie chcieli, ale z drugiej strony teraz wiem, że tak należało zrobić, dlatego że dzięki temu ja mam te rodziny. Oni są zapisani na kartach tej książki, czyli oni istnieją. Moja mama niedługo odejdzie, ma dziś 88 lat. I poza tą książką nie będzie śladu po tej łęczyckiej żydowskiej rodzinie, a dzięki temu ten ślad jest i myślę, że jest ważny, że jest znaczący, że no, mamy tę rodzinę.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że niesamowite jest to, jak żywo pani kreśli te postacie, że one żyją i właśnie w swoich książkach ocala je pani od zapomnienia. Ja byłam pod wrażeniem biografii Isaaca Bashevisa Singera. Tą rodzinę jakby mam w pamięci, nie wiem, w moich oczach jest obraz ich domu, tak? Te portrety wręcz psychologiczne, nie wiem, ma pani jakiś talent psychologiczny, także są kreślone tak żywo, że one po prostu zostają, żyją w pamięci. I bardzo za to dziękuję. A ja dziękuję za lekturę. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby? Tak, już. Ja sobie nie mogę odmówić. Przepraszam, nie mogę sobie odmówić, bo pani książki są ze mną od zarania dziejów. Pierwsza to była oczywiście Singera. Po przeczytaniu tej książki kupiłam wszystkie książki Singera, jakie wyszły w Polsce. I tak trzeba. Przekazałam je następnie do księżnicy naszej szczecińskiej. Chciałam się płakać, jak odwoziłam te kartony, no ale przyszedł czas robić miejsce na coś innego. Ćwiczenia z utraty to była książka kolejna, którą o zgrozo czytałam będąc w ciąży. Bardzo to było straszne przeżycie, ale mam taki też głupi zwyczaj, że jak coś zaczynam, to muszę to skończyć i może to nie był najmądrzejszy pomysł, żeby to kontynuować, no ale zaczęłam w ciąży, skończyłam w ciąży. Książka mną tak wstrząsnęła, że bardzo długo po prostu po tej książce uważałam, że pani się już tak zapadnie w siebie, że już pani więcej nic nie napisze. I bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, że pani coś pisze. Później oczywiście już przeczytałam Wiele Gram, przeczytałam Krzywicką, przeczytałam Lęki. I muszę powiedzieć, że te książki pani pisze w ten sposób, że jak się czyta o wierze, to się jest w getcie. A jak się czyta o Krzywickiej, to się jest w tych wszystkich miejscach, w których ona była. I dla mnie jest to największa siła pani książek, że po prostu czytając te książki cofamy się w czasie, po prostu, ale jakoś tak metafizycznie, no po prostu wchodzimy w ten świat, tak jak w Róży z Kairu, powiedzmy, wchodził człowiek, wchodził z ekranu, tak samo wchodzimy w te książki. I jeszcze chciałam powiedzieć, że po Singerze też sobie pomyślałam, że mogłabym być może pisarką. Pani była taka piękna, nadal pani jest piękną kobietą, ale tam na tym z tyłu na informacji o autorze. I pisanie jest cholerną, ciężką, mozolną pracą, która jak widać nie dana każdemu. Ja co kwartał piszę listy do mojego syna, tego, z którym byłam w ciąży, jak czytałam Ćwiczenia z utraty. I co kwartał jest to po prostu orka, żeby napisać coś na kartce A4 od początku do końca, żeby to w ogóle miało jakiś sens, styl i było jakąś pamiątką. On za 3 lata ode mnie te listy dostanie, bo na razie je przed nim chowam. I bardzo chciałam podziękować za ten smutek też, który w pani książkach jest, bo ten smutek też jest we mnie. Do tego stopnia, że zapytałam moją mamę, mamo, czy ja przypadkiem nie mam jakichś korzeni, bo ja coś czuję. Zastanów, no. No ale niestety się nie udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani, ale nie wiem, czy ten smutek należy do tych korzeni. Może po prostu to są ludzie obdarzeni, czy też skazani na smutek. Niekoniecznie z powodu korzeni. Ale dziękuję, że pani czyta te książki. Jeśli nikt się nie zgłasza. 2 godziny gadałam bez przerwy. Z małymi przerwami.